Jutro bez obaw. Polsce potrzebna jest zmiana. 10 lat doświadczenia w samorządzie nauczyło mnie, że prawdziwa Polska jest na wsiach i w miastach, a nie na politycznych salonach. Płocki Ciechanów, Mława i Płońsk to miejsca, które doskonale znam. Dziś czas na pracę z ludźmi, a nie na polityczne koterie. To człowiek wrażliwy, nie potrafi przejść obojętnie obok ludzkiej krzywdy. To twój poseł w okręgu płocko-ciechanowskim. Środa, 28 września, Przemysław Więcielski, czas na Info Płońsk. Za nami kolejny bogaty w wydarzenia weekend, którego kulminacją była niedzielna pierwsza część obchodów Dni Patrona naszego miasta. O tym jednak za chwilę. Przejdźmy do wydarzeń z piątku. Każdy, kto tego dnia spacerował po Płońsku, na pewno zauważył harcerzy przechadzających się ulicami. Ich obecność związana była z 20 dniami chorągwi mazowieckiej ZHP, które odbywały się w Płońsku w dniach 23-25 września. Spółdzielnia mieszkaniowa Plastuś, szkoły miejskie i kino Kalejdoskop to nie jedyne miejsca, w których w miniony weekend pojawili się harcerze. Jakie atrakcje na Was czekają podczas Dni Chorągwi? Znaczy wczorajsza atrakcja było zakwaterowanie, było w planie, potem były seanse filmowe do godziny pierwszej, bodajże drugiej. Dzisiaj mamy grę terenową do godziny 17:00, potem jest krótki odpoczynek, jakieś tam obiadki. Potem jest wyjście na basen, który jest udostępniony też do nocy. No i oczywiście w międzyczasie pod koniec jakieś świeczkowisko, ognisko w szkołach. W sobotę wielu z nich mieszkańcy mogli ujrzeć podczas zmagań z grą miejską po Płońsku i najbliższych jego okolicach. Oprócz mapy i kilometrów do przejścia, na harcerzy czekało wiele zadań do wykonania. Jest to punkt linowy sprawnościowy, polegający na zdobyciu złotego znicza, wciągając się po linie. Następnie drużyna wciąga ochotnika, po czym punktuje ich za czas, zorganizowanie oraz za zadanie. Po wspólnej zabawie na uczestników czekał ciepły posiłek, kawiarenki oraz niespodzianka, którą był wieczór szantowy z zespołem Bory w sali kina Kalejdoskop. Ponadto poza niedzielnym uczestnictwem we mszy świętej odbył się apel kończący Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP, podczas którego podsumowano grę miejską, a najlepsi harcerze otrzymali nagrody. Jak harcerzom podobało się w Płońsku? Bardzo dobrze. Jeden z najlepszych rajdów dla mnie. Bardzo fajnie jest. Jest bardzo fajnie, są ciekawe zadania na trasach. Dlaczego zdecydowałeś się, żeby zostać harcerzem? Pojechałem na obóz do Gorzewa jako nie harcerz jeszcze. No i tam mi się spodobało, bo to był obóz harcerski, ale też dla osób niezrzeszonych. No i mi się spodobało 2008 i tak sobie już zostałem. Harcerzem to od 8 lat jestem. No zdecydowanie to było rodzinka cała. Tata, mama byli, siostra poszła, to ja z braćmi, bo nas czwórka w domu jest, to poszliśmy do harcerstwa. No i tak się wszystko zaczęło, poznałem kolegów i tak przez 8 lat właśnie wędrujemy sobie. Ostatnim punktem 20 Dni Chorągwi Mazowieckiej było odsłonięcie pamiątkowej tablicy lokalnego bohatera chówca ZHP Płońsk Czesława Markiewicza. Uroczystość miała miejsce w gimnazjum nr 2 imieniem Bolesława Chrobrego w Płońsku. Harcerze dzięki uprzejmości dyrekcji i władz miasta nocowali w szkole podstawowej nr 2 oraz w gimnazjum nr 1 imieniem Jana Pawła II. W weekend do Płońska przybyło około 600 druhów, reprezentantów chówców ZHP z Ostrołęki, Płocka, Mazowsza, Płock, Grójca, Gostynina, Płońska, Mszczonowa, Wyszkowa, Lipska, Przasnysza, Mławy, Sierpca oraz Przysuchy. Co robi harcerz? To wszyscy inni ludzie, no, zbióreczki, wyjazdy, ewentualnie atrakcje. Na przykład z kolegami lubimy sobie, nie wiem, spakować się w plecaki, iść sobie do Bolęcina, gdzie tam mamy kawałek działki, zostać sobie na weekend w namiotach, posiedzieć, pograć na gitarce, różne takie rzeczy. Zbiórki prowadzimy raz w tygodniu, zależy od tematyki. Tematyk jest mnóstwo, to zależy od pionu wiekowego. Również w piątek w Płońsku, podobnie jak w roku ubiegłym, wystartowała akcja Podziel się posiłkiem. W 12 sklepach w naszym mieście zbierano produkty, z których powstaną posiłki dla głodujących dzieci. Ideą programu Podziel się posiłkiem jest przede wszystkim zaangażowanie i działania społeczne, bowiem darczyńcą może być każdy, a wystarczą jedynie dobre gesty i chęci. Każdy, kto chciał pomóc niedożywionym dzieciom, mógł w piątek i sobotę wziąć udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności Podziel się posiłkiem, organizowanej przez banki żywności w wybranych sklepach spożywczych na terenie całej Polski. Wszystkie artykuły, które tu są zebrane z poszczególnych sklepów, są przekazywane później najuboższym dzieciom czy rodzinom, które są najbiedniejsi u nas. I jakie to są produkty najbardziej potrzebne? No mąka, kasza, ryż, napoje,
dżemy, konserwy, olej, cukier. Współorganizatorem akcji na naszym terenie był Bank Żywności w Ciechanowie. Podczas dwóch dni zbiórki w Płońsku zebrano ponad 2,5 tony żywności, w Raciążu 285 kg, a w Nowym Mieście 615. Dodajmy, że mieszkańcy Nowego Miasta to zbiórkowi debiutanci. Z ubiegłym rokiem troszeczkę słabsza była ta akcja, ale w sumie nawet nie spodziewaliśmy się, że tyle zbierzemy aż. No jest dosyć sporo tego. Ciechanowski Bank Żywności organizował jeszcze akcję w Ciechanowie, Glinojecku, Mławie i Nasielsku. Łącznie w tych 7 miejscowościach zebrano ponad 11 ton żywności, a w akcji uczestniczyło ponad 600 wolontariuszy. Kolejna zbiórka dla najbardziej potrzebujących dzieci już w grudniu. Mateusz Przyborowski, Info Płońsk. W sobotę już po raz 6 odbyło się kolarskie kryterium uliczne Płońskiej Solidarności. Miłośnicy dwóch kółek w różnych kategoriach wiekowych pokonywali wyznaczoną przez organizatorów trasę, którą już tradycyjnie była ulica Kopernika. Tak jak podczas każdego wyścigu, zwycięzcy zdobyli nie tylko zaszczytne miejsca na podium, ale również nagrody. Głównym organizatorem imprezy był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Płońsk przy współpracy Rowerowego Klubu Sportowo-Turystycznego Limes w Płońsku. W sobotę odbyło się 6 wyścigów. Udało nam się porozmawiać ze zwycięzcą jednej z kategorii. Czy ciężko było mu zdobyć to zaszczytne pierwsze miejsce? No można powiedzieć, że trochę ciężko, ale jakby były dwa kółka, to by było strasznie. Czy przygotowywałeś się do tego wyścigu? Jeździłeś sobie na rowerze? Tak, z kolegami na osiedlu jeździłem. Pierwszy raz w tym wyścigu bierzesz udział, czy rok temu też brałeś? Nie, rok temu też. Jak rok temu? Dobrze. Podoba ci się ta impreza dzisiejsza? No, fajnie. Może chciałbyś kogoś pozdrowić? Mamę, tatę. Wydawać by się mogło, że jest to tylko dobra zabawa. Jednak nasi kolarze walczyli bardzo zaciekle. Zdarzyły się nawet niewielkie kolizje. Nagrodzeni zostali nie tylko pierwsi 3 kolarze w każdej kategorii, ale również najaktywniejsi kolarze w 2 najstarszych grupach wiekowych oraz najmłodszy i najstarszy kolarz. Wszyscy natomiast otrzymali pamiątkowe dyplomy, a ponadto wśród uczestników rozlosowano nagrody rzeczowe. Runda jesienna czwartej ligi piłkarskiej już po półmetku. W sobotę o godzinie 16 na Stadionie Miejskim w ramach 9 kolejki Tęcza 34 Płońsk zmierzyła się z Markowią Marki. Mimo remisu do przerwy płońszczanom udało się wygrać. Po ostatnich kilku porażkach mecz ten miał być dla płońszczan okazją do wyjścia z dołka. Zwłaszcza, że goście zdobyli w lidze do tej pory tylko jeden punkt. Tak też się stało. Tęcza wygrała 3-1. Listę strzelców tego spotkania otworzył w 18 minucie Maciej Kowalik. Radość tęczowych nie trwała jednak długo, gdyż po strzale Marka Milewskiego goście wyrównali. Taki rezultat utrzymał się do końca pierwszej połowy. Dla nas każdy punkt się liczy, tym bardziej, że teraz jest drużyna w przebudowie. I myślę, że jak tutaj wywieziemy punkt, to będziemy zadowoleni. Daj Boże, żebyśmy wygrali, bo punkty nam są potrzebne. Jakim przeciwnikiem dzisiaj jest Tęcza? No, myślę, że zespół bardzo dobry.
Tym bardziej, że jak grałem tutaj w zeszłym sezonie z Markowią, to myślę, że dużo nowych chłopców jest. Druga odsłona gry była dużo ostrzejsza. Pojawiło się wiele nieprzepisowych zagrań. Kilku zawodników, zarówno gospodarzy, jak i gości, zostało nawet ukaranych żółtymi kartkami. Łukasz Zalewski z Markowi, Maciej Kowalik z Tęczy oraz Karol Markowski z Markowi. Na boisku nadal utrzymywał się remis. Trenerzy postanowili zatem przeprowadzić zmiany, aby przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Udało się to Tęczy, która po strzale Jarosława Unierzyskiego objęła prowadzenie. Kropkę nad i postawił Emil Kuciński i Płyszczanie wygrywali już 3-1. Takim rezultatem zakończyło się sobotnie spotkanie, po którym nasi piłkarze nie ukrywali wielkiego zadowolenia, tańcząc i śpiewając na środku boiska. No, jesteśmy zadowoleni z wyniku, ale nie z gry, bo myślę, że z taką drużyną, nie ujmując nic Markowi, powinniśmy wygrać bardziej zdecydowanie i udowadniając, że jesteśmy drużyną lepszą. Także cieszą 3 punkty, ale musimy dużo jeszcze popracować nad grą. Co musicie zmienić przede wszystkim? Musimy pozbyć się dużej ilości strat prostych piłek, takich niewymuszonych błędów, bardziej agresywniej zagrać, no i trochę koncentracji przy całych fragmentach gry. Warto jeszcze wspomnieć, że oprócz ligi przed naszą drużyną jeszcze mecz pucharowy. W ostatnich dniach rozlosowano kolejną 3. rundę rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu okręgu. Po wyeliminowaniu drużyny z Wierzchni, Płyszczanie zagrają z występującą w okręgówce Tęczą Łyse. Mecz odbędzie się na boisku rywala w środę 5 października o godzinie 16. Jak już wspominałem na początku serwisu, w niedzielę odbyła się pierwsza część obchodów Dni Patrona naszego miasta. Rozpoczął je jarmark świętego Michała, jednak głównym elementem świętowania było symboliczne otwarcie obwodnicy wschodniej Płońska. Na zakończenie tego wyjątkowego dnia przed setkami Płyszczan wystąpił zespół Łzy. Pierwszy jarmark świętego Michała miał nawiązywać do wielowiekowej tradycji naszego miasta, w którym targi i jarmarki odbywały się co tydzień. Na wystawowych kramach znalazły się zatem m.in. kolorowe wycinanki, miody i produkty pszczele, naturalne wędliny wędzone drewnem olchowym, tradycyjne przetwory, konfitury, wypieki domowe oraz rzeźby. Jarmarkowi towarzyszyły pokazy policji i straży pożarnej oraz przejażdżki motocyklami Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród dzieci, cieszył się londyński autokar piętrowy, a także pokazy wybijania monet i strzelanie z łuku w ramach średniowiecznego miasteczka. Tuż przed otwarciem obwodnicy przejechali nią motocykliści Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA oraz jesienny rajd rowerowy parafii świętego Maksymiliana. O godzinie 15 rozpoczęła się część oficjalna uroczystości związana z ukończeniem budowy obwodnicy wschodniej Płońska. W pierwszej kolejności głos zabrał burmistrz Andrzej Pietrasik. Jako burmistrz chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przede wszystkim wierzyli, że to się uda. Bo to był, proszę Państwa, projekt, jakiego w historii samorządu miasta Płońska jako projekt drogowy nie robiliśmy nigdy. W 20 roku istnienia samorządu robiliśmy inwestycje za 20 milionów złotych, inwestycję drogową. No tak prawdę mówiąc, pierwszy nasz taki wielki projekt. Na uroczystości obecni byli również minister Julia Pitera, posłowie Wojciech Jasiński, Aleksander Sopliński oraz reprezentująca marszałka Adama Struzika, Grażyna Opolska. Poseł PiS, nawiązując do dnia początku budowy obwodnicy, czyli 10 kwietnia 2010 roku, zasugerował, z czym powinna być związana jej nazwa. Patron tej ulicy narzuca się niejako sam sobie siebie. Wiadomo, co się wtedy stało, wiadomo, kto zginął. Uważam, że tych, którzy zginęli w służbie krajowi, należy w sposób godny uczcić, a to byłaby godna propozycja. Jak do tej propozycji odniósł się burmistrz? Jeśli idzie o mnie, będę szanował wolę Płyszczan. Póki co nikt nie przedstawił nam zgodnie z procedurą opinii właścicieli nieruchomości, tych, którzy mieszkają przy ulicy Klonowej, gdyby to objęło. Więc trzeba zapytać Płyszczan, jaką nazwę chcą, żeby ta ulica nosiła, i myślę, że tę wolę trzeba uszanować. Po okolicznościowych przemówieniach odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którego dokonali burmistrz Andrzej Pietrasik oraz reprezentujący Radę Miejską Krzysztof Biernatowicz, a następnie symbolicznie przecięto wstęgę na Nowym Moście. Zanim to jednak nastąpiło, droga została poświęcona przez księży Edmunda Makowskiego oraz Jarosława Cichockiego, który z kropidłem w ręku przejechał na motorze po nowej drodze. Nie otwarto jej jednak dla ruchu. Zakończyliśmy pracę. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca zgłosił zakończenie prac. Jesteśmy w takim momencie, co oznacza, że jutro nie będzie można jeszcze tą drogą jeździć, bo mamy określone procedury w Polsce, procedury też unijne, które musimy spełnić. Ale stało się. Obwodnica jest wybudowana, jest zgłoszona.
zgłoszona. Trwają prace związane z dopuszczeniem do ruchu na tej trasie. Następnie przyszedł już czas tylko na zabawę. Pońszczanie, oglądając występy zespołu Weres, Horyzonty i Sobowtóra Dody, oczekiwali na gwiazdę wieczoru zespołu Zy, przed którym zwycięzcą konkursu na najpiękniejszy ogród, balkon i osiedle wręczono nagrody. Odbyło się również losowanie zwycięskich biletów wstępu na obwodnicę rozdawanych przez pracowników urzędu. Jak bawili się tego dnia Pońszczanie? No przepięknie, częściej powinno w Pońsku takie święta się odbywać. Czy w programie jest coś dla każdego mieszkańca? No myślę, że tak, są fajne występy, wiem, że będzie zespół Zy jeszcze śpiewał, no naprawdę bardzo atrakcyjna impreza. Bardzo się podoba, szczególnie, że pogoda dopisała, super. Powiem szczerze, że w Pońsku mało takich atrakcji jest, także fajnie, ogólnie fajnie, może być i to. A jak podoba się obwodnica, która już niedługo będzie otwarta? No miejmy nadzieję, że jak najszybciej, no potrzebna jest, bardzo potrzebna, rozładuje troszeczkę centrum miasta. Centrum miasta jest bardzo zakorkowane, przeważnie w godzinach szczytu. Akurat nie mam zdania tutaj, nie jestem kierowcą. Korki nie dokuczają w Pońsku? No dokuczają, dokuczają. Nawet bardzo. No to myślę, że będzie ułatwienie. Ja myślę, że się sprawdzi, zwłaszcza dla mnie będzie wygodna, więc jestem zadowolona bardzo. Myślę, że to odciąży bardzo nasze miasto, centrum i wreszcie będziemy mogli bezkorkowo, że tak powiem, użytkować sobie nasze drogi. Przejazd bezpieczniejszy, bo można wokół miasta sobie przejechać, nie przez centrum. Podczas koncertu zespołu Łzy spod sceny dochodziły głośne krzyki Agnieszka, gdyż na ten utwór zespołu Pońszczanie czekali chyba najbardziej. A jak nasza publiczność spodobała się wokalistce zespołu? Bardzo mi się podobało, byli rozgrzani, bardzo dobrze się wybawili, przynajmniej takie mam odczucia po koncercie. Ja się dobrze wybawiłam, myślę, że chłopaki też. Cześć, tu Sara Chmiel z zespołu Łzy, serdecznie pozdrawiam widzów Płońsk TV. Uroczystość zakończył pokaz sztucznych ogni. Informacje z życia Płońska i okolic również w tygodniku Wirtualny Płońsk. Były problemy z ortopedią i pogotowiem, czyżby teraz zagrożona likwidacją była interna płońskiego szpitala? Problem ten pojawił się na ostatnim posiedzeniu Komisji Zdrowia Rady Powiatu. Jakie działania w tej sprawie podjęto? O tym w artykule Mateusza Przyborowskiego. Za nami matury poprawkowe. Niestety nie wszystkim tegorocznym abiturientom udało się zaliczyć egzamin dojrzałości. Zachęcam do lektury raportu ze szkół prowadzonych przez Powiat Płoński. Wielkie Centrum Dystrybucji Owoców i Warzyw w okolicach Płońska? Taki może być efekt finalny czwartkowej wizyty delegacji hiszpańskiej w naszym powiecie. Jakie są na to szanse i na jakim etapie jest inwestycja? Więcej na stronie 6 naszego tygodnika. W tym numerze polecam również teksty mówiące o czwartkowej sesji Rady Miasta Płońsk, podczas której m.in. nagrodzono wyróżniających się nauczycieli i uczniów płońskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uchwalono nowe stawki opłat za przedszkola. Teraz czas na kilka zaproszeń. W piątek 30 września o godzinie 10 na Stadionie Miejskim rozegrane zostaną Mistrzostwa Płońska w lekkiej atletyce szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ponadto w nadchodzącym tygodniu szereg interesujących wydarzeń kulturalnych. Już jutro o godzinie 16 w miejscu, gdzie właśnie się znajduje, przed Urzędem Miejskim w Płońsku, zostanie odsłonięta i poświęcona rzeźba świętego Michała Archanioła. Następnie w kościele parafialnym świętego Michała Archanioła zostanie odprawiona msza święta odpustowa, po której na placu przy świątyni wystąpi zespół Trybunie Tutki. Będzie to druga część obchodów Dni Patrona naszego miasta. W piątek o godzinie 18 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej odbędzie się koncert kwartetu fortepianowego Pro Arte. Dzień później o godzinie 16 w sali kina Kalejdoskop będzie można obejrzeć spektakl Rycerz Niepokalanej w wykonaniu amatorskiego teatru artystycznej inspiracji. Natomiast w niedzielę również o 16 i również w sali kina rozpocznie się wieczór cygański z zespołem Hitano, z którego dochód przeznaczony zostanie dla chorego Krystianka. Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w tych wydarzeniach, szczególnie w niedzielnym koncercie charytatywnym. Żegnając się z Państwem, chciałem dziś zwrócić się szczególnie do studentów, którzy już w poniedziałek powrócą na uczelnię. Pamiętajcie o swoim rodzinnym miasteczku. Na bieżąco możecie śledzić jego życie w naszym portalu i w naszej telewizji. Życzymy Wam samych sukcesów w nowym roku akademickim. Widzimy się w przyszłą środę w Info Płońsk. Do zobaczenia.